Guernica jest dziełem antywojennym, ponieważ porusza tematy, których wcześniej Picasso tak naprawdę nigdy nie podejmował w swojej twórczości, a dodatkowo także jest dziełem robionym na zamówienie, co w przypadku Pabla praktycznie się nie zdarzało. Więc co tak naprawdę musiało się stać, żeby jednak takie zamówienie przyjął? W 1937 roku do Pabla Picassa zwrócił się republikański rząd Hiszpanii z prośbą o namalowanie dzieła na wystawę światową, która w tym roku miała odbyć się w Paryżu. Picasso tak średnio ochoczo do tego tematu podchodził, szczególnie też, że tematem ogólnym wystawy światowej miało być nowe technologie. Na przestrzeni miesięcy okazało się, że w kwietniu 1937 roku jedno z baskijskich miast, czyli Guernica, została zbombardowana przez nazistów. To wydarzenie wstrząsnęło nie tylko Hiszpanią, ale tak naprawdę całym światem. W Europie wszystkie gazety pisały o tym wydarzeniu, o którym właśnie z gazet dowiedział się sam Picasso, przybywający wówczas w Paryżu. Było to dla niego impulsem, żeby właśnie to wydarzenie uwiecznić na swoim dziele i ono miało miejsce pod koniec kwietnia, a już na początku maja Picasso zabrał się za pracę właśnie nad Guernicą, którą stworzył tak naprawdę bardzo szybko, bo pomimo tego, że jest to wielkoformatowe dzieło, jego stworzenie zajęło mu zaledwie miesiąc. W ciągu tego miesiąca dużą pomocą wykazała się Dora Maar, która nie była tylko jego asystentką, ale zapewne także bliższą osobą, i to ona pomogła mu znaleźć pracownię w Paryżu, w której tak duże dzieło mógłby stworzyć. Także zajmowała się dokumentacją tego, w jaki sposób powstawało, i dzięki temu właśnie już na otwarcie wielkiej wystawy światowej mogło znaleźć się w głównym pawilonie hiszpańskim. Jak możecie się domyślać, oczywiście Hiszpanie nie podjęli tematu nowych technologii, a skoncentrowali się na przedstawieniu sytuacji, dramatycznej sytuacji, wojny domowej, która wówczas działa się w ich państwie, i na to chcieli zwrócić uwagę oczy całego świata, gdzie Picasso rzeczywiście miał bardzo duży wpływ, bo jego dziełem wszyscy byli zachwyceni, ponieważ ono, pomimo tego, że nie było dziełem stricte figuratywnym, czyli dziełem przedstawiającym, a bardziej oczywiście opartym na kubistycznych kształtach, tak chętnie wykorzystywanych przez Picassa, oddawało to, czego tak naprawdę słowami trudno było wyrazić, i właśnie ten sugestywny obraz rozczłonkowanych postaci, krzyczącej kobiety, byka i tuż obok niego konia, którzy przyjmują bardzo specyficzne i nienaturalne pozy, oddziałuje to na widza w sposób praktycznie bezpośredni, szczególnie też, że tak jak wspominałam, w momencie, kiedy staniemy przed tym obrazem, to rzeczywiście ten obraz nas pochłania i wzbudza bardzo silne emocje, i tuż po tej wystawie światowej rzeczywiście to dzieło przez kilka miesięcy było wystawiane na całym świecie, aby przypominać, do czego prowadzą właśnie tego działania, bo przypomnijmy, że naziści zbombardowali Guernicę nie dlatego, że rzeczywiście wymagała interwencji. W ogóle ciężko mówić tutaj o wymogach interwencji w momencie, kiedy dzieje się wojna domowa, ale naziści weszli, a raczej zbombardowali to miasto z niemal 30 samolotów, ponieważ chcieli przetrenować nowe techniki. Wcześniej nie doszło do bombardowania żadnego z takich miejsc, a było to tak naprawdę jedno ze strategicznych miejsc właśnie w północnej Hiszpanii, więc to dodatkowo mogło też wpłynąć na cały ten region. Dodatkowo, żeby podkreślić przekaz i intensywność tych wydarzeń,
Picasso ograniczył swoją paletę barwną do praktycznie bieli, czerni, szarości. Jest ona bardzo monochromatyczna, dzięki czemu też odnosi się do tego, w jaki sposób była przedstawiana Guernica, raczej doświadczenia jej bombardowania w prasie, ponieważ wówczas prasa była biało-czarna i to właśnie tak dowiedział się o niej Picasso. I dodatkowym jeszcze odniesieniem do tych gazet i przekazów było umieszczenie wzoru nawiązującego właśnie do drukarskich przekładów w swojej kompozycji, którą widzimy praktycznie w centralnym miejscu całego obrazu. Te wiele elementów, które składają się na ten obraz, świadczy o tym, że wojna zawsze prowadzi do złych skutków i przez to kopia tego dzieła znajduje się między innymi w siedzibie ONZ, o czym wiele osób nie wie, ponieważ zawsze mówimy o oryginale, który obecnie oczywiście możemy podziwiać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Madrycie, Muzeum Królowej Zofii, ale ta kopia także ma znaczenie, ponieważ używanie tego dzieła w różnych kontekstach może rzeczywiście znacznie bardziej rozszerzyć nam rozmowy i postrzeganie właśnie tego tematu także w innych obszarach.